Siemaneczko widzowie, jestem Maciek. Dziś ze mną nie ma Alka. Tutaj żniwa już lecą. Niestety, ale nie wiem dlaczego. Właśnie Alek musiał kończyć i live'a najprawdopodobniej przerwało, ale u mnie może mogliście zobaczyć jedno pole, u niego dwa. Ale tutaj widać, ja nie wierzę. Właśnie o tą no tutaj jeździł po polu, no ja nie mogę. Ej, ten Alek. Widzicie, bizonem. Już. Poza live'em się dogadałem i wymieniliśmy się obajnami, a tam mu dopłaciłem 5000. Pola na live skusiliśmy 68, 28 i 23. Zostało mi 25 i 63, więc lecimy do biora. Na razie nie planujemy się jakby, nie planujemy robić live'ów z farminga właśnie dlatego, że może na przykład komuś wywalić neta albo TP, że na przykład Alek będzie musiał kończyć i on na przykład nagrywa streama, a u mnie na przykład stream zacina. Krótki materiał z trzech pól zgłosić. Nie wiem, może jeszcze by mi się zapomniło, żeby więcej tego było jakoś, nie wiem. Jak chcieliśmy, to wydawało się, że będzie tego więcej. Może się zakupi jeszcze jakieś pole. A to dopiero wszystko rośnie. Tam jest jeszcze skoszone pole. Chyba wam tego nie pokazywałem, ale no tam daleko widać. Skoszone. Tutaj zaraz będzie pełny zbiornik, to troszkę przehamuje. Oj, oj, oj. W sumie wystawię rurę. Lecimy po 914 z przyczepą. Dodałem burty, żebyśmy nie musieli co jeden ten jeździć ciągle. 23 stopnie. Gorąco, więc trzeba kosić. Jak jest ładna pogoda, to trzeba kosić. Przejdzie.
Cię. Udałem. Czemu ten kombajn się sam rusza? Kurde, on zaraz poleci. Co jest? Kurde, to jak... Zaraz by sam poleciał, jakby było, kurde. Z tej perspektywy widać, że byłem już prawie cała przyczepa, ale to dopiero... Ej, przez przypadek odpisiłem. Ej, patrzcie! O, dobre, dobre. Tutaj w tym bidonie jakby pod kierownicą jest taki kluczyk. Jak się gasi kombajn, to... Inaczej, dobre. Widać, że twórca tego się trochę napracował. Tutaj widzicie też... Szybko zbiornik, ponieważ z pola numer 68 zostało jeszcze. Kosiliśmy tam na dwa kombajny. No jak obejrzycie live'a, to wszystko się dowiecie. Zapraszam. I zapraszam też live'a na sobotę, będzie event. Na pewno będzie z tego też odcinek, bo coś czuję, że jakby nie będziecie chcieli, w sensie jakbyście chcieli, no to będziemy mogli nagrać jakby cały ten odcinek będzie jakby od 5 minut przed startem eventu. Zacznę po prostu nagrywać odcinek, a wcześniej będzie jeszcze live, więc zapraszam. Jakbyś nie będzie chciał po prostu przewijać, to będzie odcinek po prostu. Już byśmy mogli się jutro cieszyć z nowego sezonu, a tak to oczywiście przełożyli. Sezon bez przełożenia, no to nie sezon. Taka prawda. Dobra, pierwsze już pole skończyliśmy już prawie. Zaraz lecimy na drugie. No nie wiem, żadnych cięć na razie nie będę robił, bo w sumie nawet nie ma sensu. To w sumie wysypię i polecimy kosić pszenicę teraz. Już urosła. Ładnie sypie, ładnie. Powiem, że nie. Tutaj zaraz się wysypie, kurczę. Felek. Dobra, w sumie to... Tutaj oczywiście nie mogło być odcinka bez... bez Redneck Seri. Ajajaj. Uznałem, że nagram wam to po prostu jakby nie chciałem was zostawać dziś bez odcinka. Dlatego właśnie nagrywam to.
Tak, to po prostu to skosił i by był po prostu odcinek z prasowania, znając życie. Albo po prostu byłby odcinek z koszenia dalej. Co jest? Ładuj tutaj. Nie, to bez sensu, ja nie wierzę. Czekajcie. Trochę nierealistycznie teraz jest, ale to nie moja wina. A tu może więcej coś pójdzie. Dobra, jest gicio. Ja pierdzielę. Te burty zostawimy w sumie. Dobra. Dzielę tutaj na bok. Ja, co to kurde? Co to w krzakach? Co to jest, słoma czy co to jest w sumie? Dobra, trudno. Nie wiem. Dobra, idziemy bizonem. Na szczęście Niwa sobie dała radę na samym początku, ale i tak postanowiliśmy ją wymienić, bo no jakby no nie była aż taka ultra ultra dobra. Kurde, to muszę tutaj. Trzeba po belkach poskakać chwilę. Trzeba dalej troszkę. Ten bizon też nie jest taki jak Niwa, to można sobie nim od tak, nie? Ten bizon jest troszkę większy niż tamten kombajn. Dobra. Kurna, no właśnie o tym mówię, że haczam o bramę. Tylko no, nie wiem jak. Może zrobimy to tak po prostu. No dobra, w sumie już mogę pojechać od razu na pole, bo chciałem pomykać bramę, ale zapomniałem o tym, że jeszcze mam jakby ten, no to na razie to złożę, żeby on widział co tam z tyłu. Dobra, pojedę drugą polną. Będzie szybciej. Jakby mam nadzieję, że takie materiały się wam podobają z Sniff. Mam nadzieję, że też nie jesteście troszkę zawiedzeni, że nie ma Rednaxeli, Alka. No niestety to już nie moja wina, że go nie ma. No nie wiem, no po prostu musiał kończyć i niestety muszę sam. Otworzę klapę. Jeszcze. Leci. Oj, będzie dużo belek. Tylko nie wiemy, nie,
Ja bym to zrobił na belki, tylko właśnie nie wiem jak zrobimy to i gdzie te belki położymy, bo na kostki mamy miejsce, a na belki nie zbyt. Będzie trzeba pomyśleć. Na pewno film się pojawi oczywiście film się pojawi z prasowania. No pod koniec lata będzie jeszcze zbierane. Czuję, że znowu nie będzie. Czuję, że znowu nie będzie Rednak Sally na filmie z prasowania. No ale już życie. Sam sobie belki pozbieram. Dobra, jakby... No to zrobimy to po... Też trudno, ale... Wszystko zobaczycie. Nie ładnie. Takie śpiewają. Środek lata. Ajajajaj. No i no nie wiem co mówić. Po prostu jakby... No jak nie ma Rednak Sally, to nie wiem, jakoś nudniejsze są filmy moim zdaniem. Po prostu we dwójkę jakoś... po prostu jakoś lepiej nam się nagrywa. Fajnie by było, gdyby był z kaminą. No ale już trudno. Muszę na drogę jechać. Muszę odwrócić, żeby nie przeszkadzać. Jakby takie filmy jakby się pojawiały cały czas, że Rednak Sally nie ma Alka, to by było też troszkę bez sensu, że jakby to jest nasz wspólny kanał, a tylko jak coś na przykład ja bym nagrywał i on by jakby nie występował na filmach, to też by trochę było bez sensu. No ale ten jeden film na ileś też no, nie może być tak, że po prostu cały czas jakby ten też jakby chcemy wam jak najwięcej filmów udostępniać na teraz. Po prostu jakby chcemy po prostu wam dostarczyć jak najwięcej filmów i mam nadzieję, że wam to się podoba, że jakby tak krótki czas, na przykład w jeden dzień wrzucamy dwa filmy,
codziennie się pojawiają filmy z Farminga. Z Fortnite będą się rzadziej pojawiać filmy, ponieważ no każdy powie, że teraz Fortnite jest trudniejszy niż kiedyś, ale jak będzie nowy sezon, oczywiście będzie o wiele więcej odcinków. I oczywiście nie będzie tak, że Farming zostanie skreślony jakby z naszego kanału, bo tak nie będzie. Dobra, wyłączę kombę, bo muszę troszkę iść. To jakby nie będzie tak, że Farming zostanie skreślony z naszego kanału. Po prostu będzie więcej Fortnite'a. Teraz nie ma sensu nagrywać Fortnite'a, jak przecież i tak końcówka sezonu, ten sezon i tak jest nudny. No, nie ma co w nim robić tak naprawdę, więc moim zdaniem nie ma sensu nagrywać. A jak już będzie Fortnite, to najwyżej będzie raz. W sensie chodzi mi o to, że otworzę te bramy. Że Fortnite będzie się rzadko po prostu teraz pojawiał. A jak będzie się pojawiał, no to już możliwe, że z Rednaxelą albo z w sumie nie wiem, najczęściej pewnie będzie jakieś duo z Rednaxelą. A jeśli nie, to po prostu będzie solo. Jakby teraz możemy chwilę pogadać, bo się jakby możemy teraz omówić ten treści tego, czemu nie ma Fortnite'a i tak dalej. Po prostu Fortnite jakby nie chcemy się wybić, jakby chcemy się wybijać jak najwięcej subskrypcji mieć i tak dalej, ale no nie chodzi też o to, że na samym Fortnite'cie się wybijemy. O to też tam chodzi troszkę. Chcemy się tylko wybijać na jednej grze i też chcemy na innych grach. Możliwe, że niedługo pojawią się też jakieś inne gry. Kurde, nie wystawiłem rury. Dobra, to po prostu. Możliwe, że niedługo też się pojawią inne gry. Tego się wystawiłem. Nie wiem jak to będzie, czy będziemy jakby razem grali, czy jak. Zależy jaka to będzie gra. I zależy czy na przykład jakbym... na przykład ja mam na przykład Spidermana, a mały go nie ma. To na przykład czy będziemy nagrywać Spidermana. Oczywiście, że... Możliwe, że pojawią się jakieś filmy ze Spidermana, ale nie obiecuję, bo jestem nubem w tą grę, tak naprawdę, bo dopiero wczoraj zacząłem w to grać. Więc nie obiecuję, że będzie często, ale obiecuję, że będzie na pewno na komendę. Dobra, teraz jakby to pojechać. Tędy. Tu. Tutaj. Dobra. No też jak macie jakieś pytania dotyczące innych gier, to możliwe, że zrobimy taki odcinek, na których jakby robimy albo gramy w Fortnite na trybie kreatywnym, albo coś robimy właśnie tutaj w Farmingu, albo nie wiem, w jakąś inną grę po prostu będziemy grali. Zależy po prostu jakie będą pytania i czy ich będzie po prostu dużo i jakby jakie. Jak będzie się ciągle to samo jedno pytanie powtarzać, no to nie będzie to najmniejszego sensu, po prostu odpowiemy na jednym filmie. I chcemy zrobić po prostu takie jakby Q&A. Więc no nie wiem. Zadawajcie pytania w komentarzach. Nawet jak no nie mamy za dużo subskrybentów,
Ale nawet jak chodzi o to, to możliwe, że w sensie możecie zadawać, jedna osoba może zadać kilka pytań. Nie zabraniamy, w sensie ja tego nie zabraniam, żeby jedna osoba, tylko nie piszcie ciągle tych samych pytań, po prostu będziemy jakby... Po prostu będziemy odpowiadać i po prostu jak ktoś zada jedno pytanie, to już nie piszcie tego samego pytania, tylko jak chcecie coś jeszcze jakby dopytać się albo coś, to możecie napisać, ale jak to samo pytanie, to nie piszcie. To nie ma, nie będzie jakby mieć jakiegoś sensu. I żebyście nie zapytawali tego pytania, czy będą inne gry, tak, będą inne gry oprócz Fortnite'a i Farminga. Jeszcze nie wiemy jakie, ale na pewno będą. Właśnie o tym Spider-Manie, jak wspomniałem, to pewnie będzie właśnie ten Spider-Man. Możliwe, że będzie jeszcze FIFA, ale wątpię w to, bo... no wątpię po prostu, bo jakby... Ja i Alek nie gramy już w FIFA od jakiegoś czasu, więc jak będziecie chcieli, to będę mógł wam nagrywać na przykład jakieś dwa mecze i tyle po prostu, bo jakby nie mamy chęci w tą grę grać, tam jest po prostu jakby, no zbyt często się denerwujemy, na przykład Alek, no nie, mógł mieć wybitny skład, no ale no, nie będę, nie wiem co tam się stało. Potrafił Neymara na samym początku gry, oczywiście wymiennego, a ja oczywiście trafiłem Neymara niewymiennego, więc jakbyście chcieli, żebym pokazał wam mój skład, to piszcie w komentarzach. Zrobimy jakieś... Czasami będą jakieś luźne odcinki, jak będziecie zadawać pytania. Po prostu zależy to od was, czy chcecie jakieś na przykład właśnie takie coś jak na przykład prasowanie itp. Czy po prostu chcecie, żebyśmy nagrywali jakieś właśnie czy takie, czy o takie filmy tylko, czy chcecie, żebyśmy jeszcze jakieś nagrywali. Bo na pewno jest... na pewno jakby, jak ktoś nas ogląda, to na pewno jakby się nawet nie interesował farmingiem, to na pewno na tym kanale coś znajdzie innego dla siebie, więc po prostu wpiszcie w komentarzach i jak będzie po prostu dużo komentarzy, to nagramy odcinek, w którym odpowiadamy na wasze pytania. Po prostu jak odpowiadamy na wasze pytania. I przepraszam, że w tym po prostu odcinku nie będzie jakoś zbytnio dużo cięć. Myślę, że nie będzie cięć, po prostu jakby... no po prostu, nie wiem... Nie ma sensu robić cięć. A odcinki... czasami mogą być dłuższe, czasami krótsze. Się nie pytajcie, dlaczego nie robię jakby cięć. Po prostu odcinki czasami muszą być dłuższe. Może być takiego czegoś, że odcinki są po 10 minut, nie? Tylko no my większość spróbujemy się jakby nagrywać w odstępie 20 do 30 minut, bo jakby w tym momencie, gdzie się dzieje właśnie na świecie takie rzeczy się dzieją, to po prostu też jakby wiemy, że macie więcej wolnego czasu i możecie oglądać takie dłuższe filmy, a jakby to się uspokoiło, to po prostu będziemy nagrywać mniej tych albo więcej filmów i krótsze, albo po prostu krótsze filmy. I po prostu w tym czasie też mamy bardzo dużo wolnego czasu, więc możemy porobić dla was takie filmy.
ja tam nic do tego nie mam, ale no jakby lubię nagrywać odcinki, nie wiem, w ogóle kiedyś jakby miałem chęć, później miałem dużo hejterów itp. Po prostu jakby jak nawet ich blokowałem, to i tak później robili jakieś multikonta i już po prostu nie chciało mi się ich blokować, dlatego skończyłem wtedy z YouTube'em, ale no po prostu jakby dlatego skończyłem, ale nie wykluczam, że nie będę też na swój kanał nagrywać, bo właśnie tam widzicie pole, które puściliśmy. Nie wykluczam, że nie będę nagrywać też na swój kanał. No ale jakby to bardziej po nowym sezonie będę nagrywał, ale tak to będziecie mogli zobaczyć też tutaj jakby co się dzieje jakby u nas na przykład farmingu albo w Fortnite'cie, a tak to będziemy mogli normalnie sobie nagrywać odcinki na mój kanał też. Tylko zależy, czy będę miał też czas, żeby nagrywać, nie wiem, na przykład 3-4 odcinki dziennie, bo jakby, no wiecie, lekcje itp. Więc też nie mam jakby milion tak dużo czasu, żeby nagrywać aż tyle odcinków, więc spodziewajcie się tego, że czasami może tych odcinków nie być też za dużo na moim kanale i na tym, bo jakby ja chcę jakby łączyć, w sensie chcę nagrywać na tamten kanał też, tylko po prostu jakby nie mam aż tyle czasu, żeby nagrywać aż tyle filmów, nie? Bo na przykład tutaj nagrywamy z Alkiem 2-3 dziennie. Się zdarza, ostatnio się zdarzyło nawet 4 nagrać dziennie. Więc no jakby nie mamy też czasu za bardzo, bo taki jeden odcinek na przykład z Sianokosów, gdzie kosiliśmy trawę i przetrząsaliśmy, zajął nam chyba z godzinę 30. Tak mniej więcej godzinę 20. Więc no na przykład jak mamy jeszcze nagrać 2 filmy, które by trwały 2 godziny, w sensie te 2 filmy razem jakby trwały 2 godziny, jeszcze wtedy zmontować te filmy i wrzucić, to po prostu by jakby nie nadążało wszystko i możliwe, żebyśmy się nie wyrabiali. Po prostu nie chcemy też jakby lecieć przed siebie, że codziennie mamy nagrywać film godzinę i potem mieć wolne, tylko chcemy sobie nagrać na przykład jeden dzień 4 odcinki i po prostu wrzucić te 4 odcinki, żebyście mieli co oglądać i po prostu żebyśmy te 4 czy tam 3-2 dni mieli po prostu też odpoczynku od YouTube'a, bo no jakby to nie jest takie łatwe, że hop, siup, nagracie sobie to i tamto. Jeszcze trzeba na przykład ładnie zmontować, po prostu nie. Po prostu trzeba jakby zmontować to, później trzeba zobaczyć, czy wszystko się jakby dobrze nagrało, czy słychać dźwięk. Na przykład tak jak było z pierwszymi filmami, w których nagrywał Alek i po prostu on na to nie patrzył, kurde, zapatrzyłem się, on po prostu na to nie patrzył, czy jakby, przepraszam, że się teleportuję, dobra, to już pójdę w sumie z buta, jakby, kurde, co ja miałem mówić, Alek też nie wiedział o tym, że jakby będzie taka sytuacja, że nas po prostu nie słychać i myśleliśmy, że to wszystko będzie jakby no
Kurde, nie umiem tego wysłowić jakby. No, że wszystko będzie tak easy peasy, że od razu nagramy sobie pierwszy odcinek, będzie wszystko git. Po prostu musieliśmy jeszcze troszkę rzeczy załatwić na YouTubie. To też nie jest jakby... I chcemy, żeby kanał też ładnie wyglądał, a nie po prostu awatar jakikolwiek, tło bez, nie? I chcemy też jakby fajne odcinki robić, więc mam nadzieję, że wam się te odcinki po prostu podobają. No nie wiem. No po prostu mam nadzieję, że wam się podobają. Lecimy na kolejne pole. Mam nadzieję, że nie będziecie się jakby... Może ten odcinek jest taki długi. Po prostu, bo chcę jakby teraz jest lato. Farmingu mamy. Więc chcę nagrać też troszkę dłuższy odcinek bez cięć. Żeby wam to wszystko pokazać, jakbyśmy na przykład w cięciach to kurczę robili. No i tym babo, jakbyśmy to w cięciach po prostu robili. Tam w ogóle pułk jest odstawiony gdziekolwiek, żeby nie zagradzał. Jakby no żniwa to troszkę jest też tego. Więc to nie jest takie easy peasy sobie na wyrzucinę. O nie, bo to jest jaj, kurde. Zapomniałem, że to jest pszenica. Dobra, pusta przyczepa. Lecimy. I nie wiem, czy te buty zajmować, czy nie, bo i tak na razie nie zajmuję, ale nie wiem, czy później je zajmować, czy nie, bo i tak nie, w sumie zdejmę, bo będziemy belki, no zdejmę, bo będziemy belki w sumie nie włożyć, więc będzie trzeba zdjąć chociaż na chwilę. Jak już wszystko zostanie pokoszone, robimy odcinek z presowania, później presowania i zbierania, później będzie później co będzie, no później będzie odcinek z... no nie wiem w sumie. Na pewno będzie odcinek z prasowania i ze złożenia belek. Najpóźniej nie wiem, jakie odcinki będziemy robić w sumie. Zależy jak co będzie się działo. Teraz mamy, czy troszkę mniej jakby czasu. Ciągnik zgaszę. Dobra, tu już to zostanie. Dobra, lecimy. No nie wiem jakby tutaj co mam powiedzieć. Czemu tutaj jest w ogóle takie dziwnie.
A, bo to mały robił, zapomniałem. Dobra, właśnie, nie wiem czemu, ale on robi takie dziwne wymijaki. Nie wiem. Przed zdaniem, w sensie, jakby, nie, że jakby, nie umiesz tą grę grać, po prostu musi się troszkę tego się nauczyć. Na przykład tego, że się podnosi header, jak się po prostu, na przykład, no zaraz wam pokażę, na przykład, że się podnosi kultywator do góry, jak się do końca pola dojedzie, a nie jeździ się ciągle z opuszczonym kultywatorem, z opuszczonym headerem, z opuszczonym siewnikiem, a się później dziwi, że nie ma nasion. Podłuczyć moim zdaniem. Nie wiem jak waszym zdaniem. Moim zdaniem musi się troszkę podłuczyć jeszcze. I będzie. Dobry, dobry. Jak na taki czas grania jest i wszystko. Tylko musi się właśnie jeszcze tego podłuczyć, żeby podnosić header. Żeby normalnie siać do przodu, a nie jakby można to powiedzieć, jakkolwiek siać. I teraz. A, to złapię. Dobra, muszę troszkę. Żeby nie robić takich wymijaków, po prostu, bo to też troszkę. Dobra, będzie trzeba jeszcze jeden ten zrobić na pewno. Ale przed chwilą zrobiłem mija. No nie wiem. Musi się jeszcze podłuczyć trochę rzeczy. I będzie normalnie już grane. I musi się też nauczyć, żeby nie jeździć tylko na sprincie i też patrzeć przed siebie. No na przykład jest bardzo często, że poza odcinkiem jak się gramy, on po prostu we mnie wjeżdża. Więc to troszkę mnie to czasami denerwuje. Nie, to są, o kurczę. Oj, troszkę za daleko pojechałem. Tu się zagapiłem. Oj, ale zrobiłem wielki błąd. Nie wiem, od tamtej strony pojechać. Ajaj, muszę teraz cofnąć. Kurczę, no. Już 20:30. Na tym polu będzie trzeba iść. Będzie pewnie z tą na dworzu, bo coś tak czuję, że będzie z tą na dworzu, ale te chmury szybko lecą. Tak szybko lecą te chmury. O, dziwne. Jedna kombina z górki spadnie. Patrzcie. Zgasić ciągnik albo przestawić to. A mamy full przyczepę, to zaraz się pojedzie odstawić. Tutaj słom będzie dużo dla świnek.
Na razie mamy tego świnie, ale planujemy jeszcze później zrobić krowy i w sumie to tyle. Tylko krowy chyba będziemy. Tylko nie wiem, jeszcze mamy, nie wiemy gdzie postawimy te krowy, bo tam mało miejsca jest też. Bo tam jak widzieliście, ta trawa, gdzie wysypujemy na przykład owies itp., no to tam było normalne pole. Tylko po prostu postanowiliśmy, że tam będzie dobry syp na zboże. I nie wiem, czy nie zrobimy tak z kolejnym polem tam obok i tam nie postawimy krów, ale jeszcze będzie się trzeba przemyśleć to. I pod koniec serii zaprosimy po prostu dziadka i oceni. Tutaj ma już pełen zbiornik. Zaprosimy dziadka i ciekawe, czy będzie zadowolony z nas pod koniec serii. Dobra, przejdę w sumie przez zboże i tak się nic nie zniszczy. Już 20:50. Ej, ten czas szybko leci. Dobra, spróbuję. Ja no nie wygrałem coś tak. Naszym najmocniejszym ciągnikiem też jakby za dużo nie robimy, ponieważ jakby on ma taki troszkę słaby zakręt. Tego nie przewidzieliśmy, że będzie miał słaby zakręt. Poczekajcie, ten biedę. Spróbujemy. Najwyżej będzie jechał przez trawę jakoś albo coś. Ja powinienem dojechać ten chyba. Zobaczymy, czy będzie jakiś zakręt w lewo zaraz. Nie, chyba nie ma. Dobra, to przejadę tutaj, bo to jest kultywowane coś. Przejadę tutaj przez pole. Bokiem. Właśnie o to pole mi chodzi, co tutaj jest, tylko na razie nie możemy, bo tutaj jakby owies rośnie. Na zimę już to pójdzie do silosu, ale na razie tutaj wysypujemy. Po prostu mamy taką przyczepę dwuosiową i ciężko nam jest tam wjechać, więc jak będziemy mieli przyczepę jednoosiową, taką co dużo mieści, to na pewno będzie w silosie. Thank you.
Fajnie przy niej to szybkie, ładnie. Tutaj. Patrzę sobie. Dobra, lecimy dalej kosić. O, już ostatnie pole na ten odcinek i idę go wam rzucić. No nie wiem w sumie co jeszcze będziemy. Przepraszam. Nie wiem co będziemy jeszcze mogli dla was wrzucić. Na pewno dziś już nic nie będzie, bo jakby troszkę bez sensu. Będzie to, że bez Redneck Sally, Alka, nie będzie ciągle odcinku, więc też dziś już pewnie nic nie nagramy, chyba że on będzie grał, ale w to wątpię, on w takich późnych godzinach chyba nie może grać, więc dziś pewnie już nic nie nagramy. Ale za to macie live'a dziś mieliście, chyba z 3 odcinki tam wstawiliśmy, tam 2, nie wiem już sam, no ale po prostu chcemy zrobić na zapas, żeby jakiś jeden dzień sobie odpocząć bez tych odcinków. Widzicie jak to wszystko chodzi. Bizon moc, bizon moc. Będzie dużo belek, będzie. Więc ostatni raz przypominam, żebyście pisali w komentarzach, jakby jakie gry byście chcieli zobaczyć, co byście chcieli, no właśnie, dobra, jakie gry i jakieś pytanka. Oprócz tych gier innych. I jakbyście mogli, to zostawcie suba i łapkę, bo ten kanał jest od jakiegoś już tygodnia i po prostu chciałbym, żebyśmy się rozwinęli w sumie troszkę, bo no jakby rozwinięcie się na Fortnite jest łatwe, ale nie chcemy tego robić, bo jakby w sensie chcemy mieć dużo wyświetleń, łapek w górę, subskrypcji i tak dalej. Tylko po prostu potrzebna jest nam też inna gra, jakby na której moglibyśmy robić fajne odcinki, nagrywać z niej właśnie typu farming, a nie tylko wszyscy nagrywają Fortnite'a. I właśnie to już jest nudne troszkę. Dlatego no... jakby to by było właśnie bez sensu. Dobra, tu jest jakieś pole, ale nie stać nas pewnie na nie i tak byśmy jego pewnie nie kupili. Już ciemno się powoli robi. Szybko dokończę to pole i jadę już do domu. Jak już jestem tutaj koło przyczepy, to to wysypię. Czemu by nie? Żeby później się nie wracać i nie wysypywać. Dobra, mam nadzieję, że tutaj drogi nie osłonią. Czemu w ogóle to jest zamknięte? Nie wiem. No powinien być ostatni zbiornik już i to powinien być już koniec, ale no nie wiem, jeszcze o kurde, no i się rozpędziłem.
nie wiem, no po prostu komentujcie, łapkujcie, subujcie i mam nadzieję, że wam się takie filmy właśnie podobają z farminga. My ten kanał tak naprawdę zrobiliśmy na niczym tak naprawdę. Ja wymyśliłem pomysł, w sensie jakby do Alka mieliśmy najpierw tylko nagrywać, ale jakby przyszło mi do głowy takie coś, żebyśmy może jakby stworzyli razem kanał i razem go nagrywali, no i właśnie dlatego tutaj jakby jest no już ostatni pasek i jadę do domu. Łapie? Dobra, łapie binum. Bo ja tak ma. Nie wiem, czy niby by tego nie złapała. No ale binum to jest binum, polska moc. W sumie już zapalę światło. Dobra. I lecimy już do domu. Ostatni te. Lecimy już do domu. Teraz przyjadę tutaj po tego. No to ja już się z wami pożegnam. Ja byłem Maciek. I ze mną niestety Alka nie było. No ale chociaż jakiś film będziecie mieli jeszcze, więc do zobaczenia i cześć!